Siemano, dzisiaj będziemy robić doniczkę pięciokątna z odpadu, drzewo impregnowane 12 cm na 2,8 na 22 cm. Poszczególny element będzie miał tyle. Będziemy to kręcić wkrętami do tarasu specjalne wkręty na zewnątrz, również spód dnem na takie wkręty, to te same, tylko trochę dłuższe. Wyjedziemy. Piła jest, kośnica 36 stopni wyciął, tak wychodzi. Takiego z kawałeczków odpadów. No zobaczę, co tam mam ciekawego. Tu jeden odpad już jest. Nie wiem, czy 36 stopni z tej strony. No zobaczę. Chyba nie, to jest mniejszy. Muszę go trochę poprawić. Ładnie ustawiony. Muszę go poprawić. On ma akurat 22, także lepiej go nie skracać. Poprawić. I druga strona chyba ma 22, zaraz dokładnie zobaczę. No bez 2 mm, ale lepiej to zrobić dokładnie, bo jak się nie będzie zgadzać, to się będzie kąt pierdzielny. Ulala! Ale kurwa pali. Tarcza do wymiany, kurwa. Dobra. Tu jakiś papierek mam. I tu kurwa zużyty, no dobra. Setka. By to w miarę ładnie wyglądało. Estetycznie. Dobra, jeden jest kawałek. To my tu mamy. O, tu będzie następny. No i tniemy znowu skosik. Ten sam. O kurwa. Maskę by się przydało założyć. Druga jest część układanki. Ciekawe, czy się wszystko będzie zgadzać. O, ładnie sobie tnę pod skosy. O, ładnie pasuje wszystko. Jest elegancko. Ten kurwa odpad się chyba nie nada. Kurwa, szybciej się tu uduszę, jak zrobię coś. Mamy trzeci element, o. I jeszcze dwa kawałeczki. Ciach, ciach. Jakiś kurwa grubszy. No, i jeszcze jeden kawałek. Będzie część zrobiona do niczki. Dobra. Pięciokąt gotowy. Pasuje wszystko. Pasuje. Teraz go trzeba ładnie skręcić. Miejscówka Torx 20. Można kręcić. Symetrycznie to w miarę zrobię. Wkręty będą widoczne. I tak i nie, bo one lekko będą wchodzić do środka, tak się schowają mimo wszystko. Równo złapać teraz. Kurwa.
Wysoko poszło. Trzeba zbić lekko. Dobra. Nie będziesz strzelał. Dobra, trzeba to dokręcić. O, ładnie weszła. I dół teraz. Nie podoba mi się to. O, wyszły. Teraz wkręcę po prostu w drugą tą obok. Ta jest równa. No dobra, kręcimy estetycznie. O, idealnie. I dół. Równo złapać. Kąt. No, ładnie weszło. Elegancko. Następnie. No dobra, kręcimy. Ładnie, ładnie. Trikimp Negnera deska ma do tego to, że jest wieczna. Także to gonica sobie będzie stała i stała. Nic jej nie będzie. Wiadomo, po prostu czasem można ją odświeżyć jakimś olejem, ale tak to nic jej nie będzie. Kurwa, ta końcówka jest chujowata. Może ta będzie lepsza. O, ta jest idealna. Niby to samo, a jednak nie to samo. Dobra. Pod tym kątem kręcić, żeby tu nie przeszło i żeby tu nie wyszło. Nie znaczyło czasem kogoś. Dobra. No, realnie wszystko się zgrywa. Ostatni wkręt. Trochę to wyrównać można by. Dobra, kanty trochę wyrównać. Na trzecia jest, można powiedzieć. Ciniemy następny. Kurwa, muszę papier wymienić chyba. Jeszcze go na wylot dwa razy. Sztuki, jeszcze dwie. Kurwa, w nosie pali. Coś jedna się nie przypaliła, kurwa. Czuł zapach drewna. Nie spalenizm. Dobra. Też teraz znowu to wkręcamy. Samo. Dobra. I teraz
Kurwa, ładniejsza strona. Góra, ta jest chyba ładniejsza. To będzie góra. Trzeba to włączyć ładnie. Tu obmieść. Syf. Dobra, teraz sobie obrócę na drugą stronę i od dołu podkręcę kręty, żeby nie było widać. To wejdzie ładnie do środka. Przedłużkę dłuższą dać. Łatwiej było kręcić pod skosem. Musi być dobry skos, żeby mi nie wyszło czasem. Kręcić teraz od góry. Równo ładnie ustawić. Przykręcamy od góry, od góry, ale od dołu mimo wszystko, żeby złączyć, żeby złapał po prostu w miarę w pionie, żeby nie przeszedł. O, tak żeby nie wyszedł. No i dobra, ładnie weszło. Wąteczkiem przybić, żeby nie odstawało, tak? Tak to będzie ziemia siedziała. Teraz przeciw stronę najlepiej, żeby to wyrównać. Tak kurwa uciekłaś. Macio, coś takiego. To może jeszcze raz kręcić, bo przeszło, ale dobra. Później zrobi. Jest ładnie naciągnięte, wszystkie wkręcę od razu. Musi być kręcone niemalże w pionie, żeby to jednak nie wyszło. Nie za bardzo. Tego muszę, który to był teraz. Tego muszę wykręcić bardziej w pionie. Jeszcze raz. Pionie i go dać lekko pod skosem może. O! Tak jak teraz. Tego nie rozłączy. Skosy są. Są. No lekko jeszcze. Równo. No ja od razu lepiej. No i jeszcze dno trzeba zrobić. Jakieś deski podłożyć, żeby wydały. Środek. Dobra, no też tak w miarę to po prostu sobie zrobimy wizualnie, żeby to jakoś tak się... No i rysujemy od środka. Na linii najlepiej, żeby weszło dobrze. Dobra. Najlepiej by było to uciąć na tarczową piwą, ale chuj, tym też nie wiem. Przycinamy. Musi być 36 prawdopodobnie.
Trzeba to poprawić. Jeszcze tu. Co tam wyszło? Czym? O! Dobra, to lepiej. Prawie kurwa pasuje. Tego lekko. Dziabnąć. Tu gdzie widać ołóweczek. Trochę krzywo poszło i już pierdoli. Mogłoby być. A ładnie to wyrównać. Nie wystaje. Dobrze jest. Skręcić teraz dłuższym wkrętem. Lepiej niech będzie trochę w środku. Mogę stawać, coś nie będzie giwać. Dobra. Tu skręcę na te dłuższe wkręty. Żeby trzymało trochę. Jeszcze złapię tego od razu. O, ładnie wyszło. Tutaj trzeba poskosić, żeby te dwa... Nie, to i tak nie przytrzyma. Był dłuższy wkręt, ale nie mam. Chyba. Może przewiercę najpierw. Boję się, że pęknie mi to. No, jakbym przewiercił, to by trzymało. O. Małe rzeptełko. Dobra. O, ładnie złapało dwa nary. Tutaj to samo zrobimy. Tak samo tu. Tu będzie trzymać ładnie wszystko. A, jeszcze tu jednego i gitarę gra. No i dobra. I gotowe. Można kwiaty sadzić. Jak wam się to podoba? Widzę, że pięknie wyszło. Proszę zobaczyć. O. Ponad godzina roboty.